utrzymuje równowagę i oddziałuje w ten sposób na emocjonalne reakcje danej osoby. Każdy ma gen VMAT2, tak jak każdy ma gen koloru włosów, który zależnie od alelu i kombinacji genów określa, czy włosy są jasne czy ciemne, a w naszym przypadku wyznacza autotranscendencję. Im silniejszy allel lub wersja genu VMAT2, tym większe prawdopodobieństwo, że odczujemy obecność Boga. Zespół Hamera odkrył inne zjawisko. Działanie genu Boga można potęgować za pomocą środków halucynogennych. Psychodeliki, takie jak psylocybina lub LSD, mają działanie analogiczne do serotoniny. Oszukują nasz mózg. Odczuwane po zażyciu zmiany w świadomości są bliskie reakcjom ludzi doznających silnych przeżyć duchowych. Czy chodzi o Jezusa na pustyni, czy Biblię pod drzewem, nagle wszystko wydaje się nieco inne. Według Hamera reakcje chemiczne wywołane przez gen Boga mogą być odpowiedzialne za opisane w Biblii cuda, na przykład wizję płonącego krzewu. Mojżesz był na haju. Mógł być na haju dlatego, że Bóg mówił do niego z płonącego krzewu, ale również dlatego, że połknął podejrzany grzybek. Nie mogę tego sprawdzić, ale wiem, że jego przeżycia prawdopodobnie wiązały się ze zmianami w stężeniu aminokatecholowym w mózgu. Nie twierdzę, że doświadczenie religijne jest jak narkotyk, tylko że rządzą nimi te same mechanizmy.